Dobry wieczór. Przedstawimy tym razem, jak przygotowywać się po całym dniu pracy do spoczynku i jak skompensować przeciążenia. Prostujemy nogę i rękę po tej samej stronie, wykonujemy zgięcie grzbietowe stopy i rozczapieżone palce, rączka, zgięcie grzbietowe dłoni i rozciągamy się wzdłuż osi ciała, pięta i ta część dłoni. Podczas rozciągnięcia bierzemy głęboki wdech torem płucnym i brzusznym, wydech i rozluźnienie. Powtarzamy to 9-krotnie, następnie zmieniamy stronę, prostujemy nogę przeciwną, rękę przeciwną, zgięcie grzbietowe, przeprost dłoni i wyciągamy się z tej strony. Ponownie bierzemy głęboki wdech, wydech i rozluźnienie. Następnym ćwiczeniem jest ćwiczenie na staw krzyżowo-biodrowy, który jest przeciążony podczas pracy siedzącej. Prostujemy nogę, drugą zakładamy, mamy czwóreczkę. Rękę kładziemy na udo i delikatnie naciskamy, kierując nogę w kierunku podłoża. Jeżeli pojawi się ból, może być to dowód na to, że coś się dzieje ze stawem krzyżowo-biodrowym albo z grupą przywodzicieli. Rozciągamy przeciwoporowo, czyli noga lekko do góry oporuje przeciwko rączce, trzymamy około 10 sekund, bierzemy głęboki wdech, wydech i rozluźnienie, noga opada. Po 9 powtórzeniach zmieniamy nogę, układamy rękę, znowu lekko oporujemy, trzymamy 10 sekund, wdech, wydech i rozluźnienie. Następnym ćwiczeniem jest rozciągnięcie więzadeł odcinka krzyżowo-biodrowego. Nie wykonujemy tych ćwiczeń z nogą zgiętą i z nogą wyprostowaną, dlatego że te ćwiczenia wtedy będą ćwiczeniami na staw biodrowy. Chodzi nam o to, żeby uruchomić więzadła krzyżowo-biodrowe. Dlatego ta noga jest w odwiedzeniu. Tą chwytamy nachwytem obu rącz. I teraz podciągamy nogę, nie zginając łokci, bo w momencie, kiedy zginamy łokcie, napinamy mięśnie, plecy są usztywnione i ciężej rozciągać nam jest mięśnie pleców. Dlatego wykonujemy ten ruch przez zaokrąglenie barkami do góry, głowa leży i przyciągnięcie nogi ze zgięciem grzbietowym. Następnie odpuszczamy z barków i ciągniemy stopą, trzymając nóżkę w kierunku podłoża, rozciągając odcinek górny kręgosłupa i grupę mięśni karku. I powtarzamy wielokrotnie to ćwiczenie. Odbieramy bardzo ładnie. Możemy wziąć wdech i w drugą stronę rozciągamy. Rozciągamy i dół, i górę kręgosłupa. Zmieniamy nogę. Wałek jest dlatego podłożony, ponieważ, proszę usiąść, w pracy podczas pozycji siedzącej głowa jest przechylona do przodu i następuje odprostowanie szyi. W ten sposób. Dlatego musimy skompensować to wygięcie, ponieważ to później będzie patologia, i podłożyć wałeczek podczas ćwiczeń pod odcinek szyjny kręgosłupa, otwierając tak zwaną lordozę szyjną, czyli to pogłębienie do przodu kręgosłupa. Dziękuję bardzo. Zapraszam na następną edycję.